Tak, tylko drugiego będzie, no. A na razie jeszcze kontynuacja jeszcze. Witam, witam serdecznie wszystkich. Wszystko działa, widać, także serdecznie zapraszamy. Dobrze, widzę, że zaczęliśmy nagrywanie. Już mam nadzieję, że wszyscy wyrażacie zgodę. Tu widzę, mamy jednego pana, który gdzieś tam w terenie jest. Też mi miło. Dobrze, ja myślę, że spokojnie zacznę. Nie wiem, mam jakąś słabą sieć. Spróbuję. Dobrze, udostępniam ekran. I tylko proszę o potwierdzenie, czy widać moją prezentację. Tak, wszystko dobrze widzimy, także wszystko jest ok. Super. Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym wykładzie z cyklu wtorki z AWFIS. Mój temat będzie się skupiał głównie na ćwiczeniach mięśni na miednicy. Krótki plan mojej prezentacji to 5 punktów. Najpierw powiem trochę o sobie i o swojej pracy, ponieważ chcemy, żeby młodzież zaczęła interesować się tym, co robimy i mam nadzieję, że nawet jeżeli nie są teraz z nami, to potem będą mogli ten materiał sobie gdzieś tam odtworzyć. Potem powiem, gdzie są i jakie pełnią funkcje mięśnie dna miednicy. Opowiem o projekcie, który realizujemy w uczelni od już ponad 10 lat. Fakty i mity o treningu mięśni dna miednicy oraz przykładowe ćwiczenia. Zacznę od tego, że kiedyś, dawno, dawno temu uprawiałam łyżwiarstwo figurowe i to był taki czas, kiedy no, miałam najpierw trenera pana Piotra, potem miałam trenerkę panią Małgosię i obydwoje gdzieś jeździli do gdańskiej AWFIS. Nie wiem, czy to były studia, czy to były jakieś kursy trenerskie. W każdym razie już wtedy tak sobie powiedziałam, że na pewno będę studiowała w gdańskiej AWFIS. Wtedy to był AWF, nie było jeszcze IS. No i tak rzeczywiście przez te wszystkie moje lata szkoły podstawowej i szkoły średniej mówiłam, że będę tutaj, że będę studiowała. Oczywiście moi rodzice nie byli na początku zadowoleni, pytali się, co ja będę miała po tym AWF-ie, gdzie będę pracowała. Natomiast faktyczne, no tak się ułożyło, że skończyłam uczelnię, że jestem pracownikiem od wielu lat. I uważam, że to była moja najlepsza decyzja i mając kolejny wybór, zrobiłabym to samo. Teraz zajmuję się głównie kobietami w ciąży i realizuję projekt. Na początku to był projekt ćwiczenia dla mam, potem się nazywał FemFit Mama. Ruszyliśmy w 2012 i ja wtedy zaczęłam dosłownie z 5 osobami, to jest tutaj po... Tutaj to zdjęcie, jeszcze stare zdjęcie, dosłownie 5 pań miałam w projekcie. Potem stopniowo to się rozbudowywało, więc teraz już mamy przebadanych kilkaset osób. Aktualnie realizujemy wraz z zespołem badawczym projekt Hit Mama, czyli jest to projekt oparty o treningu interwałowym, na treningu interwałowym o wysokiej intensywności. Jest to 10-letni projekt, dosyć myślę innowacyjny pod tym względem, że po pierwsze jest to trening o wysokiej intensywności, po drugie po raz pierwszy realizowaliśmy ze względu na pandemię te programy w formule online. Zespół jest dosyć duży, ponad 20 osób uczestniczyło w badaniach. I te badania, które realizujemy w laboratorium, przekładamy na standardy edukacyjne. Realizuję również projekt wdrożeniowy edukacyjny Nowa Era Ćwiczeń w Ciąży i Po. Mamy dosyć duży zespół badaczy z różnych krajów i no, te standardy edukacyjne, które są oparte
o nasze wyniki badań. Mam nadzieję, że będą służyły nie tylko u nas. Aczkolwiek bezpośrednio przekładamy te standardy edukacyjne na nasze programy realizowane w AWFIS. To jest zdjęcie mojej specjalizacji instruktorskiej fitness w ciąży i po porodzie ze studentami. Staramy się ruszać daleko, może nie aż tak daleko, ale gdzieś tam szerzej, żeby nie tylko być w uczelni. Jeździmy na różnego typu wydarzenia związane z macierzyństwem, ze zdrowym stylem życia młodych kobiet, matek, rodziców. Prezentujemy ćwiczenia na targach. I pięknie studenci się rozwijają, z wielu jestem bardzo dumna. To jest chociażby Magda, moja absolwentka specjalizacji, która realizuje teraz treningi dla kobiet w ciąży. Są osoby, tu Monika Budnicka, która prowadzi swój gabinet uroginekologiczny. To Magda Piernicka, która niedawno obroniła się, jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym, więc to są takie moje, można powiedzieć, perełki, gdzie człowiek po prostu wie, że ta edukacja nie idzie w las, ludzie sobie świetnie radzą. To Monika Leszka, która gdzieś szerzej próbuje obalać mity o ćwiczeniach w ciąży. Była w Pytaniu na Śniadaniu i też pewne aspekty naszej pracy tutaj realizowanej w AWFIS mogła szerzej promować. Po AWFIS nie tylko treningi, nie tylko to, co się dzieje na sali, ale też pewne działania administracyjne. Także jeżeli ktoś z Was nie chciałby koniecznie uczestniczyć jako trener czy instruktor, ja zajmuję się również kwalifikacjami instruktorskimi i trenerskimi przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jest taka specjalna rada do tego powołana, więc takie działania jak najbardziej też można po naszej uczelni realizować. Podobne działania realizuję na poziomie międzynarodowym, też właściwie pełnię tą samą funkcję, ale w innej komisji. Jestem wiceprzewodniczącą do spraw standardów zawodowych przy Europe Active. To europejska organizacja, która wyznacza standardy edukacyjne dla specjalistów ćwiczeń prozdrowotnych. Ci specjaliści mogą się rejestrować w Europejskim Rejestrze Specjalistów Ćwiczeń, który stanowi już kilkudziesięciotysięczną bazę i współpracujemy z rejestrami różnych krajów, kilkudziesięciu krajów, więc jest to, myślę, taki wątek dla osób, które chciałyby na polu międzynarodowym po naszej uczelni współpracować. Ja osobiście chciałabym iść troszkę dalej. Mam takie swoje małe marzenia, żeby ruszyć bardziej globalnie. Miałam przyjemność w zeszłym roku pracować przy Światowej Organizacji Zdrowia w takim cyklu webinarów, gdzie popularyzowaliśmy aktywność fizyczną, prozdrowotną aktywność fizyczną po to, żeby między innymi przeciwdziałać skutkom pandemii. Tutaj zaznaczyłam imię i nazwisko, to jest szefowa działu promocji zdrowia, dr Fiona Bull, która właściwie prowadziła nas w tym projekcie, ale to taka ciekawostka, że zaczynała swoją pracę jako instruktorka fitnessu, więc właściwie taki podobny początek swojej pracy miała. To, co tak naprawdę Wam życzę jako maturzystom, to to, żeby znaleźć taką pracę, w której będziecie się czuli, że robicie coś sensownego. To są przykłady maili od moich pań. Na przykład pragnę raz jeszcze z całego serca podziękować za możliwość wzięcia udziału w projekcie. Pani praca i zaangażowanie realnie pomagają innym kobietom. I to są takie maile, które uważam, jak już wszystko idzie źle i coś tam nie wychodzi, jak dostaje się taki feedback gdzieś tam z otoczenia, to daje taką dodatkową motywację do pracy, więc życzę Wam tego, żebyście taką pracę znaleźli. Mam nadzieję, że po naszych studiach w naszej uczelni. To jest zdjęcie mojej rodziny i to jest mój Michał, który teraz akurat jest w podobnej sytuacji jak Wy. Jest przed wyborem liceum. My z mężem już nie wiem ile razy wałkowaliśmy, do jakiej szkoły powinien iść. Michał już zmieniał decyzję i tak na dobrą sprawę wiem, jakie to trudne, żeby dobry kierunek wybrać. To są nasze kierunki, więc chociaż nawet jeżeli nie myśleliście o tym, to spójrzcie proszę, jaką ofertę mamy. To nie jest wszystko, co mamy. Jeszcze są nowe kierunki, które dopiero są budowane, chociażby kierunek trener personalny i fitness. Także na pewno niedługo będzie też w ofercie, więc zachęcam do tego, żebyście się zapoznali i zadawali pytania, bo myślę, że warto po prostu pewne opcje rozważyć.
A teraz już przejdę do właściwego tematu. Także zacznę mówić o ćwiczeniach mięśni dna miednicy. To są te mięśnie, które często są pomijane w edukacji szkolnej, nawet w zajęciach anatomii. Myślę, że z tego względu, że tutaj decyduje ta intymność położenia. Mięśnie są położone od kości guzicznej do spojenia łonowego, stanowią taki hamak. I tutaj w przypadku kobiet jest cewka moczowa, pochwa i odbyt. W przypadku mężczyzn jest to cewka moczowa i odbyt. Także te części naszego ciała, które stanowią taką sferę intymną, dlatego myślę, przez wiele, wiele lat tak jakby tych mięśni w ogóle nie było. I pomimo, że to są takie same mięśnie poprzecznie prążkowane, które możemy ćwiczyć, świadomie napinać, świadomie rozluźniać, to ćwiczeń jako takich w zwykłych programach prozdrowotnych raczej nie było. Teraz pojawiają się na rynku i to bardzo dobrze, więc ja również będę do tego Was zachęcała. To są widoki od dołu u kobiet i u mężczyzn. Jak się tak dobrze przyjrzymy, to pomimo tego, że budowa miednicy jest trochę inna, więc te przyczepy mięśniowe są troszkę inne i oczywiście organy płciowe są inne, natomiast tak naprawdę poszczególne mięśnie mają podobną lokalizację, podobny przebieg, dlatego też te ćwiczenia, które proponujemy i mam nadzieję, że Wam zaproponuję, właściwie mogą być wykonywane i przez kobiety, i przez mężczyzn. Funkcje mięśni dna miednicy są bardzo ważne dla utrzymania, może jeszcze cofnę na chwileczkę do tego rysunku. To jest przede wszystkim funkcja podporowa, czyli jak tutaj sobie spojrzymy, ten hamak trzyma wszystko to, co mamy w jamie brzusznej, w jamie miedniczej i właściwie każdy ruch musi przeciwdziałać, ten hamak musi przeciwdziałać ciśnieniu, które powstaje z góry. No i oczywiście wszystkie funkcje związane z trzymaniem moczu, z trzymaniem kału, z trzymaniem gazów, wszystkie funkcje związane z seksualnością również powiązane są z jakością mięśni dna miednicy, ich kondycją, ich reaktywnością i możliwością świadomego czy często też takiego nieuświadomionego napinania. Jeżeli mamy osłabione mięśnie dna miednicy, to takim symptomem jest nietrzymanie moczu i tutaj jest między innymi organizacja Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontynencji, które działa już od ponad pół wieku. Także te badania na temat dysfunkcji mięśni dna miednicy są już kilkudziesięcioletnie i dobrze ugruntowane, pomimo że zyskały na popularności stosunkowo niedawno w naszym kraju. Mamy już dobrze ugruntowane wytyczne do tego, w jaki sposób pracować z dysfunkcjami zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn z dysfunkcjami mięśni dna miednicy. W Polsce również mamy kilka organizacji, poza Polskim Stowarzyszeniem chociażby Uroginekologii. To jest, myślę, ciekawe stowarzyszenie Urokonti osób z nietrzymaniem moczu. Bardzo ciekawe też prezentują materiały i promują to, co ja lubię najbardziej, to, co chciałabym, żeby było promowane, czyli przede wszystkim profilaktykę. Czyli nie zaczynamy ćwiczeń wtedy, kiedy już coś bardzo złego się dzieje, kiedy już faktycznie nietrzymanie moczu doskwiera poważnie, tylko jest to działanie prewencyjne, zanim jeszcze jakieś nieprzyjemne symptomy się pojawią. Nietrzymanie moczu to jakikolwiek niezależny od woli wyciek moczu z pęcherza moczowego. Czyli to nie znaczy, że ktoś idzie i gubi mocz cały czas, tylko to są nawet takie pojedyncze epizody w czasie kichania, śmiechu, kaszlu, w czasie podskoków, biegów. Więc tak na dobrą sprawę, jak zaczniemy sobie analizować, to wiele kobiet, bo głównie problem dotyczy kobiet, aczkolwiek mężczyźni również z tym problemem się często borykają, to przyjmuje się, że przynajmniej 1/3 kobiet taki problem z nietrzymaniem moczu ma. To, co wiemy, to problem jest bardzo szeroki. Szacuje się, że to jest około 2,5 miliona osób, a być może więcej. Dlatego być może więcej, ponieważ nie wszyscy się do tego problemu przyznają. Jest to problem dość taki krępujący, wstydliwy i średnio 5 lat schodzi na to, aż ktoś się po pomoc uda do specjalisty, nawet jeżeli obserwuje u siebie nietrzymanie moczu. Mamy różne statystyki w zależności od tego, jakie badania weźmiemy. 10% wszystkich dorosłych kobiet zgłasza takie
incydenty raz w tygodniu, a sporadycznie, tak jak powiedziałam, to jest takie minimum 1/3 kobiet. U mężczyzn od 1 do 39%, więc rozstrzał danych jest bardzo duży w zależności od źródła i troszkę też w zależności od klasyfikacji. Natomiast w obydwu grupach, w obu płciach ten problem nasila się wraz z wiekiem. No i funkcje seksualne. Tak przygotowując się do tego wykładu, chciałam dać troszkę takich informacji dla Was, dla młodzieży, żeby też nie odstraszać, że tutaj mamy nietrzymanie moczu, nietrzymanie kału, opadanie narządów rodnych czy wypadanie narządów rodnych, więc chciałam znaleźć takie informacje, które być może by młodzież zachęciły do tego, żeby wykonywać ćwiczenia. Wiele z Was jest na etapie rozpoczynania czy za chwilę rozpoczynania współżycia seksualnego, więc warto zadbać również o tą sferę życia. Natomiast przyznam Wam szczerze, że tych materiałów, w których takie jest podejście prewencyjne, jest naprawdę bardzo niewiele. Znowu takie zderzenie z rzeczywistością, że większość prac dotyczy po prostu terapii po jakichś schorzeniach, w których chcemy przywrócić funkcje seksualne. Natomiast jedna z takich prac, którą udało mi się znaleźć, to ćwiczenia Kegla są ważne w zapobieganiu pochwicy. Dosyć krępujący, ale też myślę bardzo znaczący problem dla młodych kobiet. Czyli jest to problem ze współżyciem, z tego względu, że to współżycie jest bardzo bolesne i szacuje się, że to jest kilkanaście procent kobiet. I ćwiczenia są jedną z form terapii właśnie w tej dysfunkcji seksualnej. Z kolei u mężczyzn ćwiczenia mogą skrócić okres refrakcji po wytrysku, czyli taki czas, w którym mężczyzna się regeneruje do kolejnego współżycia i zapobiegać fizjologicznemu zmniejszeniu siły wyrzutu płynu nasiennego. Czyli to są te aspekty, które mogą mieć znaczący wpływ również na samoocenę zarówno mężczyzn, jak i kobiet, również wpływać na relacje partnerskie, też wpływać na to, na ile młodzi ludzie potem funkcjonują i na ile mają skłonność do depresji, do radzenia sobie w życiu, ponieważ jakaś taka dysfunkcja, która pojawia się już na tle seksualnym w tych pierwszych kontaktach, może mieć potem olbrzymie znaczenie na ich życie w wieku późniejszym. To jest praca przeglądowa. Czy ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą poprawić funkcje seksualne? Badania, tak zwana praca systematic review, czyli w oparciu o zebrane prace innych badaczy i wyciągnięte wnioski. Więc dosyć duża grupa, ponad 1300 kobiet. W większości badań zaobserwowano poprawę funkcji seksualnych w grupach kobiet wykonujących trening mięśni dna miednicy. Parametry były różne w różnych pracach, więc to trochę utrudniało porównywanie. Oczywiście skalę na temat samooceny, na temat jakości życia seksualnego, ale również ból, satysfakcja ze współżycia, również podniecenie, możliwość przeżycia orgazmu, ale też nietrzymanie moczu, które pojawia się w czasie współżycia. Więc różne parametry, różnymi narzędziami badane. Na pewno jest więcej tych prac w odniesieniu do kobiet. U mężczyzn wiemy z pojedynczych badań, że poprawiają się funkcje seksualne u mężczyzn po udarze, kiedy wykonują trening mięśni dna miednicy. To jest taka starsza, ale myślę ciekawa praca w taki przystępny sposób pokazująca, w jaki sposób zmniejsza się nietrzymanie moczu i zaburzenia erekcji u mężczyzn po prostatektomii, czyli to jest zabieg wycięcia gruczołu krokowego po treningu mięśni dna miednicy. Także tak jak powiedziałam, w większości tych prac jest akurat sporo. Jeżeli jakieś schorzenia się pojawiają i trening mięśni dna miednicy jest włączony, to ta efektywność jest widoczna. Jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu i właśnie takie problemy z niekontynencją, bardzo często ćwiczenia mięśni dna miednicy są wymieniane jako pierwsza forma terapii. Ale często gdzieś tam będąc na konferencjach i prezentując nasze badania, słyszę taki zarzut, że ćwiczenia pomagają, ale skuteczność ich jest nieduża, bo po pewnym czasie zanika, tak? Czyli że znowu symptomy zaczynają się pojawiać. A w przypadku na przykład operacji, jak się wykona odpowiedni zabieg, to nietrzymanie moczu jest na dłużej wyleczone.
Natomiast tutaj podkreślam, że no, ćwiczenia to ćwiczenia, czyli mają taki efekt wtedy, kiedy są wykonywane. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy piękny brzuch, wypracowany taki no, sześciopak i przestajemy ćwiczyć. To efekt ćwiczeń no, po jakimś czasie zaniknie i po tych pięknie ukształtowanych mięśniach za dużo nie zostanie. I w przypadku ćwiczeń mięśni dnamiennicy jest bardzo podobnie. Tak, jeżeli przestaniemy ćwiczyć, no to znowu symptomy nietrzymania moczu czy jakiekolwiek inne dolegliwości związane ze funkcjami mięśni dnamiennicy powrócą. Stąd ta skuteczność będzie się utrzymywała tak długo, na ile utrzymamy regularność ćwiczenia. Jak to się dzieje, kiedy zaczynamy wykonywać ćwiczenia mięśni dnamiennicy? To jest, myślę, taki dosyć ciekawy graf. Widać ułożenie hamaka tego naszego mięśni dnamiennicy i narządów miednicy mniejszej. To jest działanie ciśnienia śródbrzusznego, które powstaje chociażby w czasie kichania, śmiechu, kaszlu, w czasie podskoków, biegów. Te mięśnie się rozciągają i tak, no, ten hamak jest ułożony w dół, przez co wszystkie narządy również idą w dół i przez co te mięśnie, które mają chociażby zamykać drogę do tego, żeby nie nastąpił wyciek moczu, mają utrudnioną biomechanikę. Poza tym takie trwałe obniżenie mięśni powoduje ich rozciąganie, powoduje ich niewłaściwą funkcję, przez co również inne organy zaczynają niewłaściwie pracować. A to jest w przypadku, kiedy wykonujemy świadomy skurcz, czyli ten ruch jest w górę i do środka, podnosimy dno miednicy i wtedy zupełnie inaczej ten hamak wygląda, jest dużo lepszą podstawą i przede wszystkim chociażby zwieracze mają dużo lepsze warunki do wykonywania pracy. W oparciu o te informacje dotyczące tego, jak mięśnie dnamiednicy pracują, rozpoczęliśmy projekt PFMT, czyli projekt Pelvic Floor Muscle Training with Surface Electromyography, czyli wykorzystujemy takie elektrody, w przypadku kobiet są to elektrody waginalne, ale również są elektrody analne, które mogą być stosowane zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. My takich elektrod w naszych badaniach nie wykorzystywaliśmy z tego względu, że wszystkie badania były wykonane dopochwowo. Od 2012 wykonaliśmy około 1200 pomiarów funkcji mięśni na miednicy. I wygląda to tak, no akurat było nasze badanie w czasie szkolenia jeszcze wówczas z profesorem Dornowskim, to było nasze pierwsze szkolenie z elektromiografii. Tu, ale no właściwie no warunki są o tyle inne, no, że nie ma kawki, herbatki gdzieś tam w tle, tak jesteśmy w gabinecie pomiarowym, nogi są ugięte, no ale mniej więcej to wygląda podobnie, że tutaj są kable, które wychodzą ze spodni i podłączamy je do elektromiografu, także kobieta jest w pełni ubrana, nie jest to badanie ginekologiczne, tak i wykonuje wtedy napięcia i rozluźnienia mięśni na miednicy. To, co jest dosyć ważne i to, co chciałam podkreślić, to to, że przygotowując się do tego badania po tym szkoleniu 2012, ja w pierwszej kolejności chciałam rozpocząć badania kobiet w ciąży, bo już wówczas właśnie miałam te swoje 5 pań, które chodziły do mnie na zajęcia. Natomiast no, nie chciałam na nich uczyć się tej techniki. To nie to, że my zupełnie wymyślaliśmy coś nowego, natomiast chodziło bardziej o to, no, jakie materiały, jak sterylizować, jak to zaplanować, tak żeby nie popełnić błędów już metodologicznych w takiej no, większej grupie kobiet ciężarnych. No i zastanawialiśmy się, co zrobić, więc no, pomysł był taki, żeby zaprosić kilka studentek na to, żeby przetestować po prostu procedurę. Więc wysłałam ogłoszenie takie nasze internetowe. No i zdziwiło nas to, że tak naprawdę po jednej informacji ponad 100 dziewcząt, studentek AWFIE zgłosiło się do naszego projektu. Stąd zdecydowaliśmy się przeprowadzić taką no, właściwie no, pełną próbę, pełne badanie, bo no, to dosyć duża populacja. I to, co zdziwiło nas jeszcze bardziej, to to, że były to kobiety, które teoretycznie miały nie mieć dysfunkcji mięśni dnamiednicy, czyli jakby wykluczeniem z projektu było to, że jeżeli któraś już ma zdiagnozowane nietrzymanie moczu, czy jakieś problemy z mięśniami dnamiednicy, czy układem
moczowym, no to były warunki wykluczenia. I niby te zdrowe kobiety, okazało się, że już 20% z nich w rekreacyjnej aktywności fizycznej, takiej jak marsz, pływanie, inne zajęcia, już doświadczała w niewielkim stopniu lub średnio właśnie problemy z nietrzymaniem moczu. I drugi kwestionariusz, który wykonaliśmy, to no, podobne wyniki, podobnie zatrważające, też właśnie ponad 30%, że czy doświadczyła Pani, jeśli tak, to w jakim stopniu wypływania moczu poprzedzonego nagłym uczuciem potrzeby oddawania moczu, wypływania moczu w czasie wysiłku, aktywności fizycznej, kaszlu, kichania, niewielkiego wypływania moczu kroplami. Tak więc podkreślę jeszcze raz, to miały być zdrowe kobiety, które nigdy nie były w ciąży, które nigdy nie rodziły. Dlatego też te badania publikowaliśmy, była to dosyć duża grupa i no, ja miałam takie wrażenie, że trafiliśmy na pewną taką lukę edukacyjną, więc powstawały prace zarówno u studentek AWFS, czyli dziewczyny w wieku 20 kilku lat, być może no, ze 2-3 lata starsze niż teraz maturzystki, więc problem wydaje się być bardzo bliski Wam. No i oczywiście wyniki badań publikowane na kobietach w ciąży. Ta sama procedura, tą samą procedurę aktualnie realizujemy u seniorek pod kierownictwem profesora Osowskiego. Także ta sama procedura. Wygląda ona w ten sposób, że mamy zaaplikowaną tą elektrodę, którą Wam pokazywałam. Na początku jest badanie napięcia spoczynkowego, potem wykonane są quick flixy, czyli napnij, rozluźnij, potem 5 10-sekundowych napięć z naprzemiennym rozluźnieniem, 60 sekund napięcia i napięcie powysiłkowe 10 sekund. Po naszym eksperymencie, czyli jedna grupa ćwiczyła z nami, druga to była grupa kontrolna, ta niebieska to jest grupa eksperymentalna. Widać wyraźny wzrost napięcia, czyli kobiety były w stanie bardziej zacisnąć mięśnie na miednicy. Tak, był istotny wzrost napięcia w tych quick flixach i też, co jest bardzo ważne, istotne rozluźnienie, duża poprawa w rozluźnieniu. To rozluźnienie też należy podkreślić, ponieważ czasami o tym zapominamy, mówiąc o treningu, skupiając się na napięciach, na budowaniu siły, reaktywności mięśni. Natomiast to rozluźnienie jest bardzo istotne, chociażby w czasie mikcji, czyli oddawania moczu czy defekacji, oddawania kału. W taki sposób powinniśmy pracować mięśniami, właściwie nim nie pracować, żeby nie hamować poprzez zbędne napięcie przejścia, tak, przez moczu czy kału, więc jakby to rozluźnienie, które jest świadome na początku, ono powinno być potem taką czynnością wykonywaną zupełnie automatycznie i w przypadku kobiet w ciąży również uczymy tego w przygotowaniu do porodu, tak żeby kobieta przy wysiłku i przy też stresie, jaki jest często związany z porodem, nie hamowała zbędnym napięciem mięśni na miednicy przejścia dziecku przez kanał rodny. To są przykłady prawidłowej techniki i nieprawidłowej techniki. Czasami kobiety wykonają prawidłowo ćwiczenie, czyli mamy napnij, rozluźnij, tu są mięśnie brzucha, prosty, skośny i pośladkowy, a to są przykłady właśnie kobiety, która niby coś zaczyna napinać, ale tak naprawdę nie za dużo jej to wychodzi, bardziej pracuje brzuchem. Tak, czyli to jest prawidłowa technika, nieprawidłowa technika. I my wykluczyliśmy 15% kobiet, czyli co 10. dziewczyna, gdyby nawet wykonywała bardzo regularnie trening mięśni na miednicy, to i tak efektów nie będzie miała, ponieważ to ćwiczenie będzie wykonane po prostu niepoprawnie. W oparciu o to, żeby móc oceniać technikę ćwiczeń, wraz z profesorem Hopkinsem z Nowej Zelandii, który tutaj mocno mnie wspomagał w takich narzędziach walidacyjnych, opracowaliśmy 4-stopniową skalę do oceny techniki ćwiczeń mięśni na miednicy. I to, co było dla mnie takie zaskakujące, to to, że cały czas miałam taki pewien niedosyt tego, że okej, jest poprawa zarówno w napięciu, w rozluźnieniu, jest poprawa w punktacji techniki ćwiczeń, natomiast cały czas nie było to jakoś skorelowane z tym, że te symptomy nietrzymania moczu cały czas gdzieś tam były, czyli te kwestionariusze, które pokazywałam, gdzieś tam cały czas mówiły, że no, to nietrzymanie moczu w tych wysiłkach bardziej intensywnych się pojawia. No i odpowiedź tak na dobrą sprawę okazała się bardzo prosta. To jest zapis elektromiografu z
tego badania, które do tej pory wykonywaliśmy, czyli w pozycji leżącej, którą również pokazałam na zdjęciu. I tak jak się przyjrzymy, to jest powiedzmy tam 20 parę mikrowoltów. To jest dobry wynik. Czasami jest kilkanaście, też się cieszymy. Więc to jest dobry wynik. Także o tyle kobieta może napiąć leżąc. Natomiast jak zaczęliśmy w zeszłym roku nową serię badań, gdzie włączyłam ćwiczenia dynamiczne, bo no, właśnie to w tych dynamicznych wersjach ćwiczeń te symptomy nietrzymania moczu się pojawiały, no okazało się to, że w czasie biegu to jest 4100 chociaż był tej pani maksymalne napięcie, także średnio tam pewnie 3 z kawałkiem tysiące, ale to jest naprawdę no, olbrzymia różnica w napięciu dna miednicy, kiedy leżymy i kiedy wszystko wygląda dobrze, a w sytuacji, kiedy wykonujemy biegi czy podskoki, to nawet to napięcie dochodzi do kilku tysięcy, więc wtedy właśnie, pomimo tego, że teoretycznie wszystko jest dobrze w tym badaniu takim screeningowym, to nadal nietrzymanie moczu w czasie zajęć aerobiku, w czasie biegania nadal się utrzymuje. Dlatego też wprowadzamy te ćwiczenia i pomiary w tych warunkach dużo trudniejszych dla ćwiczeń mięśni dna miednicy i wyniki są również bardzo obiecujące, jeszcze nie publikowane, ale widać wyraźnie wzrost w czasie biegu napięcia mięśni dna miednicy w grupie trenującej i olbrzymi spadek w grupie, która była grupą porównawczą. Więc to, co chciałabym, to mity, obalanie pewnych mitów, które gdzieś tam towarzyszą. Czasami być może słyszeliście, że jeżeli to nietrzymanie moczu się pojawia w czasie biegów, w czasie aktywności typu high impact, czyli w takich aktywnościach, gdzie przynajmniej przez moment dwie nogi mają oderwane, dwie nogi mają, nie mają kontaktu z podłożem, czyli mamy tak zwaną fazę lotu i to powoduje po pierwsze wzniesienie się nad podłoże, bardzo duży wzrost ciśnienia śródbrzusznego i potem jeszcze wyhamowanie ciśnienia w czasie lądowania, to też jest olbrzymi nacisk na dno miednicy i te aktywności high impact, one mogą intensyfikować nietrzymanie moczu. Natomiast kiedy wiemy, że uzupełnimy program ćwiczeniami takimi chociażby na końcu izolowanymi, a najlepiej jeszcze w czasie całych zajęć we wszystkich elementach dodamy napięcia dna miednicy, to nietrzymanie moczu wcale nie musi się pojawić, a jeżeli się pojawiło, to też jesteśmy w stanie to spokojnie zniwelować. Kolejnym mitem, który jest na rynku, to, że nie można używać takich sprzętów jak kulki gejszy. Dużo jest na ten temat kontrowersji i dużo jest w ogóle tego na rynku, także można wiele sprzętu kupić, no ale też wiele osób to krytykuje. Tak na dobrą sprawę nie ma żadnego badania naukowego, które by udowodniło szkodliwy wpływ kulek gejszy na ćwiczenia mięśni dna miednicy. Oczywiście to jest tak jak z każdym sprzętem, sprzęt ten powinien być odpowiednio dobrany i odpowiednio stosowany, tak jakbyśmy wzięli chociażby ktoś, kto nie ćwiczy, raptem pójdzie na siłownię i będzie chciał wziąć 100 kg na sztangę i zrobić przysiad, to na pewno sobie zaszkodzi. Jeżeli weźmiemy kulki gejszy zbyt duże, zbyt ciężkie i zbyt dużo z nimi będziemy ćwiczyć, to oczywiście też te efekty no, będą raczej negatywne niż pozytywne. Natomiast chodzi tutaj o taki zwykły, racjonalny dobór sprzętu zgodnie z teorią treningu sportowego, tak żeby to było wspomaganie, a nie przeciążenie mięśni dna miednicy. To jest jedna z prac, która pokazuje, że podobne wyniki w zakresie zmniejszenia objawów nietrzymania moczu uzyskano w grupie osób wykonujących trening z obciążnikami w porównaniu z grupą wykonującą ćwiczenia bez dodatkowego obciążenia. Tak, czyli tutaj efektywność była uzyskana, no ale tak jak powiedziałam, dobór sprzętu tych kulek był odpowiednio zastosowany. Drugi mit to aplikacje mobilne, które też się dosyć mocno teraz na rynku panoszą. Mamy tych aplikacji dużo, można do tego dokupić też elektrody, które pokazują na ile dobrze, na ile źle ćwiczymy. Ja uważam, że to jest bardzo fajny feedback. Po pierwsze, kobieta jest w stanie zobaczyć, czy w ogóle dobrze ćwiczyć, bo często, czy dobrze wykonuje ćwiczenia, bo no, często panie nie wiedzą, więc to jest no, dosyć ciekawe. Więc są osoby, które lubią tego typu gadżety, są osoby, które tego nie potrzebują. I tu jest przegląd piśmiennictwa, który pokazuje, że wszystkie prace wykazały skuteczność stosowania aplikacji mobilnych w zmniejszaniu nietrzymania moczu. Czyli na pewno jest to dobre, ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o samą aplikację, co o systematyczność treningu, która jest dzięki tym aplikacjom
generowana. Także skuteczność treningu wymaga regularności. Nie tyle chodzi o działanie tej aplikacji, tylko właśnie o motywację i regularność wykonywania ćwiczeń. I jeden, myślę, z częstszych mitów, że nigdy nie wolno wstrzymywać strumienia moczu w czasie mikcji. Ja osobiście zalecam paniom młodym, starszym, w ciąży wykonywanie raz na jakiś czas takiego ćwiczenia siusiu stop, czyli w czasie mikcji, w czasie oddawania siku w toalecie, wstrzymujemy strumień moczu, jeżeli jesteśmy w stanie zacisnąć te mięśnie w taki sposób, że strumień moczu jest w pełni zatrzymany, no to wówczas wiadomym jest, że mięśnie są dobrze zlokalizowane i również mają prawidłową siłę. Jeżeli jesteśmy w stanie wyhamować strumień moczu, to znaczy, że mięśnie są lokalizowane, ale siła tych mięśni jest dość mała. No i jeżeli nie ma żadnej reakcji, no to znaczy, że ani nie jesteśmy w stanie tych mięśni zlokalizować, ani one nie mają odpowiedniej siły. Znaczy może mają, ale nie jesteśmy w stanie nad tym świadomie zapracować. I to ćwiczenie zarówno może być stosowane u kobiet, jak i u mężczyzn. Pojawiają się takie mity, że stosowanie ćwiczenia siusiu stop może zaburzać mikcję, może powodować bolesne infekcje. Tego tak naprawdę nie wiemy. To również nikt tego nie udowodnił, że tak jest. Ja przygotowując się w sierpniu do jednego webinaru na ten temat, no przeszukałam bazę danych na 89 prac, które były powiązane tematycznie. Nie było żadnej pracy, która by potwierdziła to, że te infekcje się pojawiają, że zaburzamy stałą tak procedurę oddawania moczu. Jedyna praca, która była w tej grupie, to w jaki sposób wpływamy jednorazowo na mikcję i faktycznie tam było tak, że się zwiększa ilość zalegającego moczu w tej mikcji, w której przerwaliśmy strumień moczu. Natomiast nie dawała dalszych informacji, czy to będzie miało konsekwencje długofalowe. To tak samo jak wstrzymamy oddech, to już potem ten cykl oddechowy jest trochę inny, ten dany cykl oddechowy jest inny, najczęściej głębiej robimy wtedy wdech, żeby uzupełnić to, co zostało zatrzymane. Natomiast nie ma to przełożenia na to, w jaki sposób oddychamy później. Dlatego do tej pory nie ma rzetelnych danych długofalowych na temat długofalowych efektów regularnego stosowania przerywania moczu. To, co wiemy z naszych badań i to, co ja mogę powiedzieć z własnych obserwacji przez tyle lat, zawsze zachęcam panie do takiego raz na tydzień sprawdzenia funkcji mięśni dna miednicy przez ćwiczenie siusiu stop. W porównaniu z grupą kontrolną, grupa eksperymentalna nigdy nie zgłaszała więcej infekcji dróg moczowych, natomiast nie są to rzetelne dane o tyle, że nie rejestrowaliśmy ilości, liczby wykonanych zatrzymań moczu, dlatego tutaj bardziej to jest taka moja obserwacja własna tak mogę tylko tyle powiedzieć. Skąd wiemy, że mity to mity? Szukamy rzetelnych informacji, chociażby w pracach przeglądowych. To jest jedna z prac przeglądowych, która objęła 46 badań, 10 tysięcy kobiet. Jestem bardzo dumna z tego, że między innymi nasza praca znalazła się wśród tych wybranych 46 prac z różnych krajów. Dlatego też mamy taką pewność, że to, co rekomendujemy, to jest dobre. To są moje doświadczenia, kiedy zaczynałam przekonywać nauczycieli wychowania fizycznego, żeby chcieli wdrażać ćwiczenia mięśni dna miednicy w zwykłe zajęcia, w zwykłe lekcje wychowania fizycznego. To był mój pierwszy warsztat w 2013. Wtedy tak przyznam szczerze, to było okropne doświadczenie, bo patrzyli na mnie trochę dziwnie, jak ja z takim tematem w ogóle na temat nietrzymania moczu i ćwiczeń mięśni dna miednicy w ogóle mówię, tak inne tematy dotyczyły metodyki pływania, nauczania pływania czy gier zespołowych. Natomiast uważam, że ten temat jest ważny i po wielu latach udało się wdrożyć, może jeszcze nie wdrożyć, ale przynajmniej opracować kwalifikację zawodową, która właśnie między innymi jest skierowana do nauczycieli, do instruktorów, do trenerów, którzy mają nauczyć się wykonywać w czasie zwykłych zajęć ćwiczenia mięśni dna miednicy, więc mam nadzieję, że niedługo ona zacznie prosperować i
no, nauczyciele i trenerzy będą regularnie realizować te ćwiczenia zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców, bo tak jak już mówiliśmy, te same ćwiczenia mogą być realizowane u obu płci. I teraz ostatnie 5 minut na krótki trening. Tak jak siedzicie, to chciałabym, żebyście wykonali to ćwiczenie, więc siądźcie sobie wygodnie. Tak powinno być na tyle wygodnie, że jesteście w stanie rozluźnić brzuch, pośladki, uda. Plecy najlepiej, żeby były oparte, co umożliwi Wam rozluźnienie brzucha. I to jest trening Janice Miller, który stosujemy od wielu lat. Pierwszy tydzień, który realizujemy, to tak zwane quick fixy, krótkie spięcia. Napnij, rozluźnij. Spróbujmy sobie wykonać taką jedną serię. Czyli robimy głęboki wdech, wydech, jeszcze raz głęboki wdech i z wydechem. Napnij mocno dno miednicy, rozluźnij. Napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij i jeszcze napnij, rozluźnij i napnij, rozluźnij. Być może jest tak, że nie wiecie, czy napinacie dno miednicy, czy nie. Instruktaż jest taki właśnie, jakbyście chcieli wstrzymać strumień moczu, zarówno do panów, jak i do pań. U kobiet dodatkowo pomaga taka wizualizacja napnij dno miednicy, jakbyś chciała zacisnąć zaaplikowany do pochwy tampon, a u mężczyzn tak jakbyś chciał unieść penisa i jądra bez używania rąk. Także czasami ta wizualizacja pomaga. Spróbujmy zrobić kolejny etap, czyli mamy tutaj stopniowanie. Czyli napinamy, napnij, mocniej napnij, jeszcze mocniej napnij, powoli rozluźnij i pełen relaks. I uwaga, zaczynamy. Zrobimy 3 powtórzenia tylko. Głęboki wdech, wydech, wdech i z wydechem. Napnij dno miednicy, mocniej napnij, jeszcze mocniej napnij, powoli rozluźnij i pełen relaks. Głęboki wdech i z wydechem. Napnij dno miednicy, mocniej napnij, jeszcze mocniej napnij, powoli rozluźnij i pełen relaks. I teraz trzeci tydzień, także tam uczyliśmy się różnicować, na ile dno miednicy jest mocno napięte, na ile nie. Tutaj będziemy jeszcze pracować nad tak zwaną wytrzymałością mięśniową, czyli będzie napnij, mocniej napnij, jeszcze mocniej napnij, wytrzymujemy 10 sekund, powoli rozluźniamy i pełne rozluźnienie. Wykonamy jedno powtórzenie tego ćwiczenia, tak żebyście je mogli zapamiętać. Uwaga, głęboki wdech i z wydechem. Napnij, mocniej napnij, jeszcze mocniej napnij. Trzymamy stałe napięcie, mocno trzymamy, tylko powinniśmy pracować dnem miednicy. Pozostałe grupy mięśniowe są rozluźnione. Jeszcze trzymamy. 4, 3, 2, 1. Powoli rozluźniamy i pełen relaks. Czwarty tydzień to jest tak zwana wysoka intensywność, czyli po tych 10 sekundach jeszcze staramy się dodać krótkie pulsy, tak żeby jeszcze bardziej zaktywizować te jednostki motoryczne, które nie były włączone w wykonanie ćwiczenia. I wykonamy również jedno powtórzenie tego ćwiczenia. Uwaga, głęboki wdech i z wydechem napnij dno miednicy, mocniej napnij, jeszcze mocniej napnij. Trzymamy przez 10 sekund, tak mocno jak tylko się da, utrzymując brzuch, pośladki, uda rozluźnione, swobodnie oddychamy. Jeszcze 4, 3, 2, 1 i puls, 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 puls. Powoli rozluźnij i pełen relaks. Świetnie. I to są tak naprawdę 4 takie etapy, powinniśmy je cyklicznie wykonywać. To, co jeszcze jest dosyć ważne, to to, żeby nauczyć się prawidłowej techniki kichania, śmiechu, kaszlu, przede wszystkim kaszlu i kichania. Czyli staramy się spiąć dno miednicy wcześniej, zanim nastąpi aktywność, tak żeby wcześniej już podnieść, to jest to, co mówiłam na początku, żeby ten hamak troszkę był uniesiony. I już przeciwdziałamy tej sile śródbrzusznej, która idzie z góry. Także my podnosimy dno miednicy, wciągamy je do środka. I też dobrze jest skręcić głowę do boku, tak żeby trochę wyhamować ciśnienie, które jest generowane właśnie w czasie kaszlu czy kichania i które idzie z góry. Potem już tego teraz nie zrobimy, ale spróbujcie sobie w czasie innych aktywności, w czasie biegu, w czasie przede wszystkim skoków, bo w czasie trampolin to jest jedna z tych aktywności, która jest bardzo mocno obciążająca dno miednicy i trampolinistki, które trenują regularnie, nawet 90% z nich doświadcza nietrzymanie moczu, więc to
sobie przećwiczcie również we wszystkich intensywnych podnoszeniach. Tutaj mamy zdjęcie sportowca i no, olbrzymie obciążenie na dno miednicy, ale tak naprawdę każda czynność, każde podniesienie ciężkiego przedmiotu z podłoża powinno być związane z tym, że zanim podniesiemy coś ciężkiego, zanim wyprostujemy nogi, najpierw spinamy dno miednicy, bo idąc w górę, ciśnienie idzie w dół i dno miednicy wtedy jest obniżone i wtedy pojawia się niechciany wyciek moczu. I to już na koniec takie przesłanie do domu, że warto regularnie wykonywać ćwiczenia mięśni dna miednicy przez całe życie. Nawet jak teraz nie macie żadnych symptomów, nawet jak teraz czujecie się świetnie i być może przez czas wysłuchiwania tej prezentacji właściwie nic do Was uznajecie, że to Was nie dotyczy. Warto rozpocząć te ćwiczenia zanim problemy się pojawią, bo rzeczywiście wraz z wiekiem one się nasilają, a wtedy już jest dużo trudniej efekt treningowy uzyskać. Także to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Wiem, że ten materiał jest nagrywany, więc nawet ten trening, który sobie wykonaliśmy, i będziecie chcieli go sobie potem odtworzyć, to mam nadzieję, że no właśnie z tego nagranego materiału będziecie mogli do niego wrócić. Okay. Przełączę się na Teamsy. Dobrze. Dobrze, czy mamy jakieś pytania, czy chcielibyście o coś zapytać? Widzę, że pytań nie ma. Dzień dobry. Ja mam pytanie. Witam, Moszczyński Damian. Dzień dobry, pani profesor. No bardzo ciekawy wykład. Tak sobie pozwoliłem troszeczkę poukładać te informacje i sobie wypisałem dwa takie pytania. Bo chciałem się troszeczkę tak dokładniej zapytać, bo według mojej wiedzy, jeżeli chodzi o rozróżnienie funkcji mięśni dna miednicy, to tak jakby występują trzy warstwy. Ja to tak nazwę warstwy. Można to nazwać płyty. Czyli ta warstwa głęboka, przepona miedniczna właśnie z mięśniem dźwigacza odbytu, łonowo-guziczny, biodrowo-guziczny, kurszowo-guziczny, łonowo-odbytniczy. Później warstwa środkowa, przepona, ja to tak nazywam moczowo-płciowa właśnie, ze zwieraczem zewnętrznym cewki moczowej, poprzecznym głęboki grocza, poprzecznym powierzchownym krocza i taka warstwa powierzchowna, czyli mięśnie wzwodząco-zwierające, mięśnie opuszkowo-gąbciasty, kulszowo-jamisty, poprzeczny powierzchowny krocza i zwieracz odbytu zewnętrzny. I tak neurofizjologicznie, jak sobie poukładałem, to każda tak jakby płyta ma inną funkcję. I biorąc później stosunek włókien mięśniowych, jeżeli chodzi na przykład o warstwę głębokią, jest stosunek 70 do 30, 70 to jest włókien wolnokurczliwych, czyli potencjał ich jest bardziej do tendencji napięcia tonicznego. Później ta warstwa środkowa w moim spostrzeżeniach i tak obserwacji raczej jest to warstwa taka wspierająca, a ta warstwa powierzchowna to są raczej powiązane z aktywnością, z aktywnością fazową, które po prostu tak jakby zwiera, rozwiera. I moje pierwsze pytanie jest, ta aktywność mięśniowa, którą Państwo badali, skupia się na jakich mięśniach dokładnie, na której, że tak powiem, płycie, którą pokazuje to aktywność? W oparciu o badania, które wykonujemy, czyli to jest elektromiografia powierzchniowa, czyli przy wykorzystaniu, mimo że to jest elektroda dopochwowa czy elektroda analna, ale nadal te elektrody zaliczane są do elektromiografii powierzchniowej, ponieważ nie ingerujemy w warstwy mięśniowe, tak, tylko zbieramy napięcie z zewnątrz mięśni. Niestety nie jesteśmy w stanie ocenić, która z tych warstw jest bardziej lub mniej zaangażowana. Żeby to zrobić, musiałaby być tak zwana elektromiografia igłowa, która jest dużo bardziej inwazyjna. Po prostu się w poszczególne grupy, w poszczególne mięśnie, czy nawet partie mięśniowe wbija igłę i wtedy jesteśmy w stanie zróżnicować, która partia nawet no, danego mięśnia rozpoczyna ruch, tak, czy jest angażowana w konkretnym ćwiczeniu. My tutaj opieraliśmy się na tym chociażby badaniu profesora Halskiego właśnie przy wykorzystaniu tych samych elektrod, że aplikacja elektrody, nieważne na ile głęboko ta elektroda jest zaaplikowana, to jakby nie ma różnicy w zbieraniu
informacji na temat aktywności nerwowo-mięśniowej. Także to jest i plus, i minus, no bo po prostu traktujemy grupę mięśni na miednicy jako grupę mięśni synergistycznych, nie rozróżniając, tak jak Pan słusznie zauważył, są to trzy warstwy, które różnicuje chociażby to, no, jaką one pełnią funkcję, ta, która grupa będzie odpowiadała chociażby za wykonanie, za funkcję zwierania i za wstrzymanie strumienia moczu. Inne będą miały zadania, te mięśnie, które są bardziej mięśniami podtrzymującymi. Natomiast jako grupa mięśniowa one wykonują ten sam ruch, czyli podniesienie w górę, wciągnięcie do środka. I my poprzez elektromiografię powierzchnią jesteśmy tylko w stanie ocenić to. Tak? Dlatego nasze badania są raczej badaniami prewencyjnymi. Możemy powiedzieć, na ile dana osoba jest w stanie w ogóle wykonać napięcie, jak silne to napięcie jest, jaki jest czas wykonania napięcia, czyli tutaj mamy takie też przełożenie do tego, no, na ile mięsień jest reaktywny, na ile szybko zareaguje, na ile szybko też odpuści po wykonaniu napięcia, więc te informacje tak jesteśmy w stanie zebrać, ale no niestety te ograniczenia są takie, że no i głowa byłaby bardziej precyzyjna, aczkolwiek na nasze możliwości no nieosiągalna, tego byśmy w projekcie no nie wykonywali, tak przynajmniej no nie u kobiet w ciąży i nawet tak naprawdę nie jest potrzebne, to raczej tą elektromiografię i głową stosuje się w przypadku, kiedy mięśnie są już porażone, kiedy nie ma żadnej reakcji i kiedy faktycznie no, poza elektromiografią tak naprawdę jest elektrostymulacja, czyli daną partię mięśniową się mobilizuje do wykonania napięcia. Rozumiem. A mogę jeszcze sekundkę? Nie chciałbym tam za dużo zabrać czasu. Tak. Tak, bo ja troszeczkę też nie ukrywam, że pracuję z ludźmi, jestem po kursach stabilizacji głębokiej właśnie, gdzie dokładnie jest troszkę ten system tłumaczony, to jest system tłoczni brzusznej. No i zauważyłem szczególnie, że troszeczkę mało jest na temat neurofizjologii omówionej, jeżeli chodzi o skuteczność, czy w ogóle o funkcjonowanie tych mięśni na miednicy. A wiadomo, no neurofizjologia wszystkim tym steruje. No i tak z tego, co się edukuję, widzę, że po prostu pewne zależności są neurofizjologiczne, tak jak Pani powiedziała, to jest bardzo ciężko zbadać, że jeżeli na przykład system ten stabilizujący głęboki jest niewydolny, to neurofizjologia, czyli układ nerwowy steruje tak, że zawsze próbuje w jakiejś formie kompensacyjnej to uruchomić. I przeważnie występuje to tak, oczywiście to jest do badania i do wywiadu, że podwyższa napięcie mięśni fazowych i tak jakby stworzy kompensację. I teraz jeżeli system głęboki nie jest wydolny, to mięśnie fazowe, a w tym przypadku mięśniami fazowymi są właśnie te mięśnie zwierająco-wzwodzące, podwyższają napięcie. I teraz moje pytanie, czy wyjściowo właśnie, jeżeli to napięcie będzie podwyższone, no bo wiadomo, organizm dąży do jakiejś formy kompensacji, czy czasami nie będzie to wykazywało na elektrodzie właśnie aktywności mięśni fazowych, które tak jakby no, neurofizjologicznie nie są stworzone do tego, żeby podtrzymywać pęcherz i żeby utrzymywać w sposób stabilizujący pęcherz, bo jeżeli ta płyta jest głęboka, niewydolna, po prostu ten pęcherz, tak jakby ten kąt ujścia pęcherza cewki moczowej się zmienia i ta płyta po prostu nie podtrzymuje. I teraz, a mięśnie fazowe, no wiadomo, ich aktywność jest taka, że jest na zasadzie zwierania, rozwierania takiej aktywności, one po prostu są mięśniami stworzonych do takiej aktywności on-off. Nie są w stanie po prostu tego utrzymać, bo one szybko się bardzo zmęczą. I stąd moje pytanie właśnie, czy aktywność wszystkich mięśni, wrzucanie wszystkich mięśni do jakby jednego systemu ma uzasadnienie w tym badaniu? Tak jak no, poprosił o odniesienie się do tego. No na pewno ma, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no badamy całą grupę i funkcję całej grupy mięśni dna miednicy. Tak, takie jest założenie tego badania. Czyli no traktujemy te wszystkie funkcje, o których Pan powiedział, że to są funkcje dna miednicy i przede wszystkim wzmożone napięcie jesteśmy w stanie ocenić chociażby w pierwszych tych 10 sekundach, które pokazywałam na tym slajdzie, jak wygląda badanie, czyli to wstępne napięcie, ono nie powinno być podwyższone, bo to by sugerowało właśnie ten problem, że no mamy podwyższone napięcie już przed rozpoczęciem ćwiczenia. Zazwyczaj to jest norma od 2 do 6 mikrowoltów, to jest dobrze, ale bywa tak, że są panie, które mają tam kilkanaście mikrowoltów już na samym wejściu. No i wtedy ta informacja już świadczy o pewnych zaburzeniach, o pewnym przeciążeniu i o tym, co Pan powiedział, że mięśnie, które tak naprawdę no, powinny pracować tylko w sytuacji, kiedy po pierwsze te, które mają więcej włókien wolnokurczliwych, one mają funkcję podtrzymującą, te, które mają więcej włókien typu fast twitch, czyli tych szybko kurczliwych, one powinny działać w tych sytuacjach rosnącego ciśnienia śródbrzusznego.
Tak, no to tutaj nie wiemy dokładnie co, bo tak jak powiedziałam, nie jesteśmy w stanie ocenić, w której grupie mięśniowej następuje dysfunkcja, ale wiemy, że w której z nich to zaburzenie napięcia wyjściowego jest widoczne, tak? Czyli jeżeli przekraczamy tą wartość 6 mikrowoltów. I to też również jest widoczne w momencie, kiedy wykonujemy rozluźnienia i ten czas, który no, zazwyczaj tam trwa no, 0,4, 0,6 tak sekundy, no to tak na dobrą sprawę widzimy u takiej osoby, że jest takie wypłaszczenie tego spadku, tak? Czyli nie jest tak, że napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, tylko właśnie jest takie utrzymanie i też taka próba czasami, taki skok, że jest próba rozluźnienia, a cały czas jest problem z rozluźnieniem. No i na końcu jest jeszcze ten wynik, który pokazujący pełne, świadome rozluźnienie 10 sekund po wykonaniu całej sekwencji testowej i jeżeli tam też zaczynają być różnego typu no, skoki, czy ta wartość jest zbyt wysoka, no to też świadczy o nadmiernym napięciu wstępnym. Oczywiście to jest tak, że jesteśmy w stanie nad tym pracować i między innymi ten trening, który tutaj był pokazany, Jenny Miller, on zawiera dużo takich elementów relaksacyjnych i to też, o czym powiedziałam wcześniej, że powinniśmy zachować pewną równowagę, że nie tylko napięcie, 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 bo często kobiety robią ten błąd. One chcą bardzo szybko pozbyć się nietrzymania moczu i znapinają dno miednicy bardzo często, ale omijają te momenty rozluźnienia, a one są bardzo ważne chociażby do procesów nicji, defekacji czy porodu. Więc staramy się tutaj kompleksowo zadziałać. Czasami to jest tak, że jeżeli jest ta nadmierne napięcie, to i tak nie wycofujemy wykonywania skurczu, bo no, fizjologia mięśnia ma to do tego, że po maksymalnym napięciu jesteśmy w stanie, tak automatycznie mięsień tak działa, depolaryzuje się w taki sposób, że to napięcie, rozluźnienie jest pełniejsze. Więc maksymalne napięcia pozwalają na osiągnięcie maksymalnego rozluźnienia. Więc jakby bezcelowym byłoby ograniczenie tutaj wykonywania napięć. Natomiast zwracamy na to uwagę, żeby wydłużyć ten czas relaksacji albo też nawet przerw pomiędzy wykonywanymi kolejnymi napięciami, tak, dla takiej osoby. No i oczywiście to też są te elementy, o których tutaj mówiliśmy, że te angażowanie włókien szybko i wolno kurczliwych, żeby nie ograniczać się tylko do tych quick fixów, napnij, rozluźnij, bo to jest dosyć ciekawy wynik, który mamy chociażby w analizie grupy kontrolnej, że te kobiety, które teoretycznie nie miały być poddawane treningowi, ale one mają poprawę w quick fixach, bo one często jakby przychodzą tylko do nas i dowiadując się, w jaki sposób to ćwiczenie powinno być wykonane, pomimo tego, że nie miały ćwiczyć, my nie jesteśmy w stanie im powiedzieć, proszę nie ćwiczyć, bo to jest nieetyczne, więc po prostu nie dajemy informacji, jak wykonywać trening, więc one same sobie ćwiczą i często ćwiczą tylko te krótkie napięcia. I o dziwo, często grupa kontrolna również ma poprawę w quick fixach, ale nie ma poprawy w 10-sekundowych napięciach i 60-sekundowych napięciach. Także one nie dochodzą już do tych dłuższych skurczy, a te dłuższe skurcze to są właśnie te włókna, które właśnie tam te slow twitch, czyli te odpowiedzialne za wytrzymałość, za tą funkcję podporową, szczególnie właśnie ten 60-sekundowy skurcz, ale też ciekawym ćwiczeniem moim zdaniem jest to, które wykonujemy w czwartym tygodniu treningu Jenny Miller, kiedy mamy na bazie tego już zaangażowania włókien wolnokurczliwych, dodajemy ten puls, 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 puls. Czyli angażujemy te jednostki motoryczne, które są odpowiedzialne za reaktywność, ale w dodatku na zmęczeniu. Czyli to jest taki jeszcze dodatkowy impuls do tego, żeby wykorzystać te jednostki motoryczne, które no, często są uśpione, tak jak w każdym mięśniu no, mamy pewien zapas. Więc jest to o tyle fajne i no, tak jak mówię, oddziałujemy tutaj kompleksowo, ale podkreślę, nie jesteśmy w stanie ocenić efektu na poszczególne mięśnie, na poszczególne warstwy. Tak? W tym badaniu na pewno nie. Jeszcze tylko mogę dodać, bo miałem akurat tą okazję, z czego się bardzo cieszę. My badaliśmy aktywność mięśni, akurat mięśnia poprzecznego, mięśni tłoczni brzusznej pod USG, a wiadomo, one są systemem połączonym. Oczywiście funkcjonalnie może one różnie funkcjonować, jeżeli chodzi o dysfunkcję. Czyli tak podsumowując, bo troszeczkę tak nie chodzi o to mi tutaj, żeby się z Panią kłócić i tak dalej, ale chodzi mi o to, że po prostu jeżeli twierdzi Pani, że jeżeli my mamy rozróżnienie funkcjonalne, a mamy na te płyty, czyli nie ma znaczenia, na których my tak jakby warstwach się skupiamy, jeżeli chodzi o tą aktywność, bo mogę tylko po prostu przytoczyć, że no jak my się uczyliśmy aktywności
na przykład mięśnia poprzecznego pod USG, to jesteśmy w stanie to rozróżnić i wyłapać kompensację, wyłapać na przykład nadaktywność mięśni skośnych, czy tam mięśnia skośnego wewnętrznego, czy skośnego zewnętrznego. I też jest to duża korelacja. No wiadomo, z USG do mięśni nawiennicy będzie bardzo trudno, tylko chodziło mi o to właśnie, czy no to zwracacie jakby na to uwagę, nie? Bo tak jakby sobie pokategoryzowałem te mięśnie, no to każda warstwa ma inną funkcję, występują kompensacje w różnych tych formach, bo wiadomo, tak jak wspomniałem, organizm dąży do tak jakby zabezpieczenia czy stworzenia innej formy ruchu. I no sam tak jak widziałem też, że no ten problem, jeżeli chodzi o nadaktywność w tym przypadku tych mięśni fazowych, czyli mięśni zwierająco-zwodzących, może po prostu doprowadzić do przebudowania się tkanki łącznej i na tyle po prostu jakby zaciśnięcia czy wzmożenia tego napięcia, czy nadreaktywności tych mięśni, że może faktycznie dojść nawet do problemów po prostu oddawania moczu. Dlatego no, tak wydaje mi się, że warto po prostu rozróżniać jakby te płyty, bo tak ona ma jakby każdą inną funkcję, a sam się spotkałem z tym, że no, po prostu może być bardzo niebezpieczne tak jakby wrzucanie mięśni fazowych i mięśni zwierających funkcję stabilizującą, bo to po prostu jest zaburzona ich funkcja. Tylko tak może chciałem się po prostu podzielić tymi informacjami. No, na pewno to, co jest ważne, to trening powinien być kompleksowy. To jest to, co podkreślamy zawsze. Czyli w sytuacji, w której nie mamy pacjenta, a mamy uczestnika ćwiczeń, to czym no, my pracujemy, czyli mówimy tutaj o pewnym działaniu prewencyjnym, czyli nie obserwujemy zaburzeń takich no, wyraźnych, czy właśnie korzystania z toalety, pęcherza nadreaktywnego, czy no, takiego wycieku moczu, które już byłoby drugiego stopnia, czyli nie tylko w czasie tych takich no, bardzo silnych wzrostów ciśnień śródbrzusznych typu kichanie, śmiech, kaszel, podskoki, tylko to już jest w czasie chodu, w czasie zmiany pozycji. Tak, czyli mamy do czynienia no, z pewną formą prewencji. To na pewno oddziaływanie kompleksowe no, jest najlepszą formą tutaj oddziaływania, czyli tutaj jakby nie widzę też potrzeby, że mielibyśmy rozdzielać i starać się no, pewne warstwy osobno uruchamiać, no bo każda z nich jest w danym momencie potrzebna, czy podtrzymująco, czy właśnie hamująco, tak ze względu na wyciek moczu. Więc tutaj no, chcemy, żeby to oddziaływanie było spójne i zautomatyzowane. Dlatego też dokładamy do każdego ćwiczenia typu biegi, podskoki, przysiady, pompki, czyli oddziałując na inne grupy mięśniowe, również włączamy ćwiczenia mięśni dna miednicy. Natomiast w przypadku, kiedy faktycznie jest zaobserwowana jakaś no, konkretna dysfunkcja w grupie mięśni dna miednicy, no to wchodzimy wtedy już na poziom terapii. I tutaj no, nie będę się wypowiadała, w jaki sposób ta terapia powinna przebiegać, ale zakładam, że wtedy skupiamy się na tych partiach mięśniowych, które bardzo mocno odstają tak, i tak naprawdę no, one generują no, całość dysfunkcji tak, i danego zaburzenia zdrowotnego, czy to będzie, chociaż no, jeżeli chodzi o pęcherz nadreaktywny, to ja o czym tam pan powiedział, tak, że jest no, problem z tym, że no, kobieta czy mężczyzna, bardziej tutaj pracujemy z kobietami, zbyt często no, korzysta z toalety, czy nawet mamy tutaj nietrzymanie moczu na glące. To tutaj no, z tego co wiemy, to sam trening mięśni dna miednicy nie jest pierwszą linią terapii. Jest zawsze jako terapia wspomagająca, no ale jednak tutaj często włączana jest farmakologia, tak? Więc tutaj już no, zostawiam to fizjoterapeutom, jaką linię pracy z pacjentem przyjmą. Tak więc, tak jak mówię, w takim treningu prozdrowotnym staramy się po prostu skupiać na szybkich, wolnych, długich, pulsujących, stałych napięciach, tak chociażby w oparciu o ten trening Janice Miller, czy metodykę Glasera, którą również zaprezentowałam. Rozumiem, to dziękuję. Odpowiedź mi po prostu chodziło tylko, czy po prostu uwzględniacie, jeżeli chodzi o anatomiczny i funkcjonalny podział tych mięśni na miednicy, no i ze względu na poziom aktywności, jeżeli chodzi o neurofizjologię, no bo wiadomo, ta neurofizjologia steruje i tam są zupełnie inne funkcje i o to mi chodziło po prostu, czy jest takie rozdzielenie i brane pod uwagę po prostu formy kompensacyjne, gdzie właśnie ta płyta najgłębsza jest właśnie przy nietrzymaniu moczu osłabiona,
mięśnie zwierające podwyższają napięcie, żeby stworzyć kompensację. Chodziło mi o to po prostu, czy bierzecie to pod uwagę w tej... Bierzemy pod uwagę, ale nie rozdzielamy w ćwiczeniach, o tak powiem, tak? Czyli na etapie prewencyjnym mamy świadomość, że te warstwy inaczej pracują, inaczej powinny być mobilizowane, natomiast kompleksowość treningu pozwala traktować grupę mięśni na miednicy jako całość, tak? Zakładając, że poszczególne elementy będą oddziaływały na taką odpowiednią, nazwijmy to, charakterystykę grupy mięśniowej i mówiąc też o takim kompleksowym oddziaływaniu, zawsze pracujemy z oddechem, to jest bardzo ważne, tak, uczymy też prawidłowego wydechu, tak naprawdę wcześniejszego wydechu przed skurczem, więc jakby ta edukacja nie ogranicza się tylko do samego napięcia na miednicy i też przede wszystkim staramy się włączać nauczanie napięcia na miednicy w życie codzienne, bo to też jest bardzo ważne, czyli nie tylko w gabinecie terapeutycznym, ale wszystkie czynności typu podnoszenie, chodzenie, stanie wraz z prawidłową postawą ciała, rozłożeniem sił tak oddziałujących na dno miednicy, łącznie z prawidłowym napięciem mięśni posturalnych, tak żeby to oddziaływanie było faktycznie kompleksowe. Tak? Czyli nie skupiamy się tylko na punktowym oddziaływaniu danej warstwy, tylko jest to kompleksowe oddziaływanie, co tak naprawdę nie tylko nie trzymanie moczu, ale w przypadku innych dolegliwości, bóle pleców, w przypadku ciąży, rozejście mięśni brzucha też tutaj te efekty są bóle stóp, bóle bioder, bóle kolan. Także to wszystko idzie z góry do dołu, tak jedną linią. Dlatego takie postępowanie z uczestnikiem wydaje się być takie najbardziej sensowne, tak? No chyba, że wchodzimy już w bardzo konkretną, celowaną terapię. To tutaj wymaga to pewnie modyfikacji już fachowca. Rozumiem, to dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź i za wykład. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wykład, a już dzisiaj zapraszamy Państwa wszystkich 22 lutego na wykład pani dr Agnieszki Małek z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Serdecznie zapraszamy, widzimy się we wtorek o godzinie 10. Dziękuję, do widzenia.